Siedem Ojcze nasz, siedem zdrowaś Maryjo. Obrzezanie Pana Jezusa. Ojcze Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie pierwsze rany, pierwsze boleści i pierwsze przelanie Najświętszej Krwi Pana Jezusa na pokutę za moje i wszystkich ludzi grzechy młodości, na zapobieganie pierwszych grzechów ciężkich u dzieci i młodzieży, szczególnie w moim domu i moim pokrewieństwie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwały pod Pana Jezusa. Ojcze Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie tę okrutną mękę serca Pana Jezusa na Górze Oliwnej, każdą kroplę krwi z krwawego potu na pokutę za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy serca, na zapobieganie tym grzechom, na zwiększenie miłości do Boga i do bliźnich naszych. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Biczowanie Pana Jezusa. Ojcze Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie te tysiące ran okrutnej boleści i drogocenną krew Pana Jezusa spowodowaną biczowaniem na pokutę za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy serca, ciała i nieczystości, na zapobieganie tym grzechom i na zachowanie niewinności, zwłaszcza w moim pokrewieństwie, a szczególnie u dzieci i młodzieży. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Cierniem koronowanie Pana Jezusa. Ojcze Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie rany, boleści i drogocenną krew Pana Jezusa z koronowania cierniem na pokutę za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy umysłu, na zapobieganie tym grzechom, na rozpowszechnianie Królestwa Chrystusowego na ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dźwiganie krzyża. Ojcze Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie tę okrutną mękę drogi krzyżowej i przelaną tam drogocenną krew na pokutę za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy, za bunt przeciw Twoim świętym postanowieniom, przeciw wszystkim innym grzechom i na ubłaganie prawdziwej miłości do krzyża. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ukrzyżowanie Pana Jezusa. Ojcze Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Tobie Twojego boskiego Syna na krzyżu, Jego przybicie do krzyża, Jego podniesienie na krzyżu, Jego święte rany na rękach, nogach i boku, Jego drogocenną krew, która wylała się za nas. Jego skrajną biedę, Jego posłuszeństwo i bezkrwawe odnawianie się świętych ran Jego we wszystkich mszach świętych na ziemi, na pokutę za skaleczenie świętych zakonnych ślubowań i reguł, na zadośćuczynienie za wszystkie moje i wszystkich ludzi grzechy, za chorych i umierających, za kapłanów i laikat, za życzenia i prośby Ojca Świętego, za odnowę rodzin chrześcijańskich, za umocnienie w wierze, za ojczyznę moją i jedność rodzin i narodów, jedność Kościoła w Chrystusie, za dusze w czyśćcu cierpiące i te, które znikąd ratunku nie mają. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Otworzenie świętego boku Pana Jezusa. Ojcze Przedwieczny Boże, przez Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi racz przyjąć otworzenie świętego boku i serca Pana Jezusa za potrzeby Kościoła Świętego i na pokutę za grzechy moje i grzechy wszystkich ludzi. Racz przyjąć tę drogocenną, najświętszą krew i wodę, która została przelana z rany boku i boskiego serca Pana Jezusa i racz nam być łaskawym i miłosiernym. O Przenajświętsza Krwi Chrystusa, racz oczyścić mnie i wszystkich ludzi od własnych i obcych win grzechowych. O Przenajświętsza Wodo z Najświętszego Boku i Serca Pana naszego Jezusa Chrystusa, racz uwolnić mnie i wszystkich ludzi od kar za grzechy i racz ugasić mnie i wszystkim biednym duszom płomień czyśćcowy. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zakończenie. Panie i Boże nasz, racz nie karać nas za grzechy nasze według świętej sprawiedliwości Twojej, ale racz nam być łaskawym według wielkiego miłosierdzia Twego. Panie Jezu, który konałeś na krzyżu za nas, zanurz w swoim najświętszym konaniu na wieki nasze dusze, abyśmy dostąpili zbawienia przez najświętszą agonię Twoją. Uwielbiam Cię, Ojcze, przez miłosierdzie Syna Twego. Boże, wierzę w Ciebie i ufam dobroci Twojej teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Jezu, 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 zmiłuj się nade mną grzesznikiem. 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 Matko Bożego Miłosierdzia i Schronienie Grzeszników, pomóż nam. Modlitwa do Chrystusa Króla. O Jezu Chryste, oddaję Ci hołd jako Królowi Świata i Polski. Wszystkie stworzenia dla Ciebie są uczynione. Rozporządzaj mną jako własnością swoją. Odnawiam moje przyrzeczenia Chrztu Świętego. Wyrzekam się szatana, jego pychy i jego spraw. I obiecuję żyć jak przystoi dobremu katolikowi. W szczególniejszy sposób zobowiązuję się użyć wszystkich sił, aby dopomóc do zwycięstwa prawom Bożym i prawom Kościoła Świętego. Boskie serce Jezusa ofiaruje Ci nędzne uczynki mojej tej intencji. Ażeby wszystkie serca uznały Twoje święte królowanie. I aby ten sposób mocno utrwaliło się na całym świecie. I w naszym kraju. Twoje królestwo pokoju. Amen. Amen. Modlitwa do świętego Michała Archanioła. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg ogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Modlitwa egzorcyzmu. Boże, najwyższy nasz Panie, Twoją boską mocą uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów. W imię Jezusa rozkazuję Ci zły duchu przestać mnie dręczyć. Amen. Mocą najświętszej krwi Chrystusa i najświętszego imienia Jezus, duchy złe, które działacie pośród nas, odsyłam Was od stopy ukrzyżowanego i do Jego dyspozycji. Idźcie i nie wracajcie. Amen. Modlitwa o uwolnienie. O Panie, Tyś jest wielki, Tyś jest Bogiem, Ty jesteś Ojcem, jesteś wspaniały, proszę Cię przez wstawiennictwo i z pomocą archaniołów Michała, Rafała i Gabriela, abym został uwolniony od zła, które czyni mnie niewolnikiem lub chce mnie uczynić niewolnikiem. Wszyscy święci, przyjście mi z pomocą. Od niepokoju, smutku, obsesji, proszę Cię, uwolnij mnie, Panie. Od nienawiści, cudzołóstwa, zawiści, proszę Cię, uwolnij mnie, Panie. Od uczucia zazdrości, złości, od myśli o śmierci, proszę Cię, uwolnij mnie, Panie. Od wszelkiego zamachu na życie, proszę Cię, uwolnij mnie, Panie. Od wszelkich form nieodpowiedniej seksualności, proszę Cię, uwolnij mnie, Panie. Od podziału rodziny i od złego towarzystwa, proszę Cię, uwolnij mnie, Panie. Od wszystkiego, co nie pozwala mi wzrastać w Twoich oczach, proszę Cię, uwolnij mnie, Panie. Od wszelkiego przekleństwa, uroku, czarów i innego ukrytego zła, proszę Cię, uwolnij mnie, Panie. Panie, Ty, który powiedziałeś, pozostawiam Wam pokój, daję Wam mój pokój, przez wstawiennictwo Maryi Dziewicy pozwól, abym został uwolniony od wszelkiego przekleństwa i wszelkiej złej mocy i abym mógł cieszyć się zawsze Twoim pokojem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.